Cześć, witam was na moim kanale i dzisiaj wskoczyła pewna niespodziewanka. Otóż Plarium dało nam pewien teaser dotyczący rebalansu kilku czempionów. Nie tak dawno temu mieliśmy Halajcy patcha Tam nic o tym nie wspominali. Mówili tylko, że będą nowi czempioni, będzie Chaos Or, będzie więcej miejsca. A dzisiaj dowiadujemy się o tym, że zrobili mały rebalans. I powiem Wam, że w, z jednej strony fajnie, że coś takiego wrzucili. Nie było to w żaden sposób nigdzie zapowiadane wcześniej. Jest to mała sprawa, aczkolwiek mam mieszane uczucia co do tego. Mam nadzieję, że to jest zapowiedź tego, że coś takiego będą robić regularnie. I Mam na myśli tutaj, nie no tak jak regularnie w zeszłym roku, że raz na 6 miesięcy kilku kilkunastu czempionów przerabiają z ponad 600 w całej grze, wielu, którzy potrzebują poprawek. Ale tak jakby w, w wielu grach się tak dzieje, że za każdym razem jakiś czas są małe takie patrze, małe rebalansy, niezapowiedziane. Po prostu puk. trzech czempionów, czterech czempionów. Coś tutaj się poprawi, coś tam się poprawi i jest to dosyć taki stały sposób na, na to, żeby utrzymywać tych czempionów w grze. Że nie, 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 nie są coraz gorsi, nie, są już bez, nie stają się bezużyteczni, tylko coś się poprawi, co sprawia się, dostosowuje się ich do potrzeb obecnych w grze. Gra się rozwija, więc, więc i czempioni też powinni się nieco rozwijać. No więc, kogo mamy na tej liście? Yy, przy okazji, yy, gdzieś tu widziałem. Yy, tutaj nie ma. Gdzieś widziałem informację o tym, że patch, z której wynikało, że patch wejdzie do, yy, w życie jutro. W każdym razie, tutaj teraz nie widzę. Ale tak, mamy trzech czempionów, którzy dostali poprawkę. Pierwszy to jest Rotos The Lost Groom. To nie jest chyba champion, który by Wam przyszedł pierwszy na myśl, kiedy myślicie o kimś, kogo go trzeba poprawić. W każdym razie jego Vitality Plunder będzie zmienione i jest tu jedna niewielka zmiana. Na kontu atakuje jednego przeciwnika, obniża Max HP o 20% i potem dodaje to HP do swojego. I tak, mamy tu informację, że nie może obniżyć max HP o więcej niż 60% w jednej walce i nie może obniżyć, nie może zwiększyć swojego HP o więcej niż 60 tysięcy. I tu była informacja też, że to nie działa na bossach, i to zmieniają. To, co to jest wytłuszczonym drukiem, będzie teraz mógł obniżać max HP u bossów o 30% zadanych obrażeń. Czyli to jest zmiana w tym momencie na bossach też to będzie działać i w zasadzie jedynym miejscem, o której, którym, przychodzi do głowy, jeśli chodzi o obniżanie max HP, to jest Scarab. I pamiętam, jak Scarab się pokazał, to wszyscy, znaczy wszyscy, wiele osób myślało, o, Rotos będzie tutaj świetny. No nie, okazało się, że Rotos nie będzie świetny, bo Rotos nie obniża max HP bossom i to zmienia, zmieni ten Patrz, będzie można go używać na skarabie. Czy to jest jakaś ważna zmiana dla gry? No, nie sądzę, fajnie, że to dodali. Na pewno część bossów będzie odpornych na to, nie na wszystkich to będzie działać, ale. Mała zmiana, fajnie, że jest. Aczkolwiek jak wspominałem, nie sądziłem, że Rotos jest kimś, kto powinien dostać buffa. No więc tak, pierwszy jest Rotos, drugi jest Skull Lord Valgal, Vargal Rotos i ten drugi i Skull Lord Championi z fuzji Skull Lord to była moja pierwsza fuzja i była to dosyć dziwna fuzja Ponieważ trzeba było zbierać yy... Boże, jak się nazywa? Steelsworn? Już sprawdzam Jak się ten, ta nazywa? Skullsworn. Skullsworn. Trzeba było zebrać 16 takich czempionów i nie było eventów, gdzie ich zbieraliśmy. Trzeba było grać na kampanii, tam gdzie on jest dostępny. Trzeba było zdobyć takich 16. Z czterech po wylewelowaniu robiło się Drake'a. No i czterech Drake'ów trzeba było użyć, żeby zdobyć Vargala No i powiem Wam, że jest to czempion. Jest to rozczarowujący champion. Na początku, jak ludzie zobaczyli jego staty, to, są, to jest chyba champion z najlepszymi statami w grze. 27 tysięcy, ponad 27 tysięcy HP, bardzo dużo. 1100 ataku, którego nie potrzebuję, bo jego obrażenia opierają się na defensie. 1300 defensu, także. HP z defensem sprawia, że jest bardzo, bardzo mocny, bardzo duży, świetny tank, bardzo szybki 107, 90 rezysta i 70 akuracji. Jak widzicie, świetne staty, ale niestety rozczarowuje skillami i tym, że słabo po prostu uderza. No, ale wracając do tego, co u niego zmieniają, zmieniają dwie rzeczy. Abyssal Clutch Zmieniałem cooldown do 4 tur. To jest skill, gdzie on wrzuca Decrease Attack na wszystkich. Także teraz będzie jeden cooldown krócej. Ok, dobra zmiana, fajnie mieć. To chyba po wygrząszkowaniu będą 3 tury teraz, więc yy, więc dobra zmiana. Mogliby jeszcze dodać troszkę obrażeń tutaj, mnożniki mu poprawić, bo no nie bije mocno. No, i mamy Horrific Fall, to jest jego pasyw. Kiedy jest zaatakowany, obniża max HP atakującego o 5%. I wcześniej to nie działało na bossach, i tu zmieniałem to dokładnie tak jak u Rotosa, że teraz na bossach będzie to połowa z tego co na zwykłych szampionów, czyli o 2,5% będzie obniżał max HP za każdym razem, jak jest zaatakowany. I tutaj jest limit. Obniżyć może nie więcej niż o 50%, i to dzieje się raz tylko na, na tak. Czy jak ktoś dwa uderzenia ma, no to tylko to pierwsze mm, obniży max HP, to jest strasznie irytujące w, na Doom Tower. Gdzieś tam chyba na hard, w którejś rotacji jest chyba dwóch takich, czy nawet trzech na falach. Potem, zanim się dochodzi do ostatniej fali, to niektórzy ludzie już połowy HP swojego w ogóle nie mają. Także jest to irytujące. Czy mogliby coś więcej zmienić? On na Provoke, mogliby to Prowok, chociaż wydłużyć. Jeżeli już nie więcej obrażeń, to żeby więcej, bardziej się przydawał jako, jako support. Czyli tego Prowok troszkę na dwie tury wydłużyć. Troszkę więcej obrażeń może. I byłby, byłby ciekawszy. I on ma synergię właśnie ze Skull z tamtą rarką, mogliby to rozszerzyć na wszystkie rarki z tej, z tej frakcji. Wszystkich lizardmenów, wtedy byłaby lepsza, mm, lepszy wybór, większa wszechstronność. Byłoby ciekawie, więc takie zmiany Wargalowi robią. No i na koniec jeszcze jest Bloodgorcz, gdzie speed jego zwiększa się do 98. Obecnie strasznie wolny, tylko 90 spida Także to jest fajna zmiana. Na pewno będzie łatwiej go zbudować, będzie bardziej przydatny niż jest obecnie. O ile pamiętam, na moim głównym koncie to jest jedna z pierwszych legend, którą dostałem. I na dobrą sprawę nie budowałem go. Próbowałem nawet jakieś książki zmarnowałem na nim, wrzuciłem na niego, ale nigdy go jako nukera nie. Używałem Keyla nie zastąpił mnie Keyla nawet. Nie, nie, nie interesowałem się nim za bardzo. Potem dopiero go zbudowałem na Faction Wars, aczkolwiek też, to oczywiście książek w niego nie ładowałem więcej. Ale generalnie nie jest to nie jest to zły champion. Spójrzmy jak on wygląda. Nie Demon spawn, Undead Hordes i... Blood gosh. To jest moje drugie konto, także tutaj go nie mam. Przyzwoite HP, jak na atakującego. Fajny atak. Speed 90, strasznie niski. Tu ma Decrease Defense, czyli całkiem spoko. A jeden, atakuje dwa razy. Wysokie szanse na ten Decrease Defense. Tutaj atakuje wszystkich. I tu jest RNG. Wrzuca jeden skill na cooldown. Jeden skill. Gdyby Zrobili tu wszystkie skile, ale na przykład na dwie tury, albo wszystkie skile, jak, jak ma Warlord. Troszkę można by to poprawić. I to uderzenie to nie atakuje też jakoś szczególnie mocno. Za to jego A3 bardzo mocno atakuje, ale pojedynczego gracza, pojedynczego czempiona ignoruje defense i ma block revive. 4 tury cooldownu ale jak widzicie, przydałoby mu się trochę więcej miłości niż tylko zwiększenie spida. tutaj gdyby coś z tym zrobili lepszego myślę, że byłby bardziej yy, bardziej użyteczny także takie trzy zmiany mam nadzieję, że to zapowiada regularne yy, takie regularne zmiany, że co patrz, jakichś dwóch, trzech czempionów poprawią i dzięki temu trochę świeżości wprowadzą do tych starych czempionów, których mamy, których w zasadzie nikt nie używa, bo mamy tyle nowych, dobrych epików i legend, że po prostu ci starzy troszkę coraz bardziej tracą na znaczeniu. Także tyle z mojej strony na dzisiaj. Powiedzcie mi, jak wy się zapatrujecie na te zmiany? Czy, macie, czy myślicie, że jest to jakiś stały trend, czy po prostu to jest taka wrzutka i niczego to nie zapowiada więcej ja już się na dzisiaj żegnam mówi do was samael cześć